Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 21 lutego tego roku w wieczornym przemówieniu telewizyjnym prezydent Rosji Władimir Putin poinformował, że Rosja uzna niepodległość tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej i tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. W tym przemówieniu padły ważne słowa. W których Władimir Putin przekazał taką istotną narrację strategiczną, oficjalnie można powiedzieć obowiązującą w Federacji Rosyjskiej, że wschód Ukrainy to, cytuję, historyczne tereny Rosji. Dodał także, że również cytuję: Ukraina nigdy nie posiadała stabilnej państwowości, a jej obecne władze są przesiąknięte nacjonalizmem i Korupcją. Prezydent Rosji dodał także, że jego zdaniem Ukraina pracuje nad bronią jądrową i jest zagrożeniem dla Rosji. Oskarżył także Ukrainę o to, że nie chce dotrzymać porozumień mińskich. No, zaznaczył przy tym, że Rosja została oszukana przez NATO w związku z rozszerzeniem sojuszu na Wschód. Tego samego dnia rosyjski prezydent podpisał dekrety o uznaniu Donieckiej Republiki Ludowej i o uznaniu Ługańskiej Republiki Ludowej. Również oprócz tych dwóch dekretów, Władimir Putin oraz przewodniczący Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, odpowiednio Denis Puszylin i Leonid Pasiecznik, podpisali traktaty o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową i osobny z między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową. Jeśli chodzi o uznanie niepodległości obu tych samozwańczych republik ludowych, to warto także nadmienić, że wcześniej. Pozytywnie na ten temat wypowiedziała się Duma, Izba Niższa Rosyjskiego Parlamentu, a także Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Przywódcy obu tych samozwańczych republik wezwali Rosję do udzielenia pomocy wojskowej. Jeśli chodzi o oficjalną narrację, to Kreml uważa, że Ukraina nie chce wypełnić postanowień rozejmowych określanych jako Mińsk I i Mińsk II, czyli tych z września 2014 i Lutego 2015 roku. No a także warto tutaj nadmienić, że padają mocne oskarżenia o bombardowanie cywilów w Doniecku, i to ma być właśnie główny, główny powód do uznania tych, tychże, tychże republik. Warto w tym momencie sięgnąć nieco, nieco głębiej w, w ostatnie wydarzenia, spojrzeć na to, co doprowadziło do. Zaostrzenia sytuacji w Donbasie, jak się, to, jak się te wydarzenia roz, rozgrywały w ciągu ostatnich dni. No, przede wszystkim warto tutaj zauważyć, że już 18 lutego władze samozwańczych Republik Ludowych wezwały kobiety, dzieci i osoby starsze do ewakuacji do obwodu rostowskiego. Ta operacja miała być uzgodniona z Moskwą i według zapowiedzi Obu tych republik miała objąć około 700 tysięcy osób. No to dosyć karkołomne zadanie. Faktem jest, że do 20 lutego w obwodzie Rostowskim znajdowało się no według różnych szacunków od 7 do 61 tysięcy osób ewakuowanych. W zależności od oczywiście danych, władze lokalne mówią o niespełna 7 tysiącach. Ten, tym pretekstem do ogłoszenia tej tak zwanej ewakuacji, a także, co ważne, przymusowej mobilizacji wśród mężczyzn, było nasilenie ostrzałów na terytorium obu samozwańczych republik przez wojska ukraińskie. To oczywiście zdaniem, zdaniem separatystów. Zdaniem separatystów, którzy również uważają, że Kijów przygotowuje szeroko zakrojoną operację wojskową. Jeśli chodzi o ostrzeliwanie tych tak zwanych republik ludowych, co miałoby być właśnie taką, taką prowokacją, no to warto także zwrócić uwagę na, na komunikat specjalnej misji monitor monitorującej właśnie ten, ten konflikt, którą wysłała Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Właśnie ta specjalna mis misja monitorująca. Z, przedstawiła komunikat 19 lutego, zgodnie z którym odnotowano przedstawiono informację, że odnotowano ponad 1300 eksplozji nieokreślonego pochodzenia. Decyzja z 21 lutego podjęta przez władze na Kremlu jest niewątpliwie dalszym Elementem eskalacji działań, i nie tylko w kontekście relacji rosyjsko-ukraińskich, ale także relacji Rosji z tak zwanym kolektywnym Zachodem. Niewątpliwie Władimir Putin może sobie pozwolić na taki krok, widząc słabość Zachodu. Zresztą ten krok stawia Zachód przed właściwie niewiadomą. Z jednej strony uznanie Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej może posłużyć Kremlowi za taką symboliczną. Zdobycz, która może pozwolić na na przykład odstąpienie od dalszej eskalacji zbrojnej, ale może być oczywiście przeciwnie, ponieważ warto zauważyć, że separatyści roszczą sobie prawa do całego Donbasu. Obecnie zajmują jego niecałą, niecałą połowę i rzeczywiście Rosja, w ramach tych dwóch traktatów, które zostały podpisane wczoraj, może udzielić takiej. Bratniej, partnerskiej pomocy, jeszcze wydatniej wspomagać zbrojnie obie samozwańcze republiki, tak aby eskalować to, to napięcie jeszcze bardziej, i aby rozszerzać, rozszerzać tutaj także nabytki terytorialne obu samozwańczych republik dalej na Zachód niewątpliwie Zachód ma dzisiaj bardzo duży problem, ma bardzo duży dylemat. To znaczy można go moim zdaniem sformułować w taki sposób w formie takiego pytania, jaka forma agresji ze strony Rosji miałaby być powodem do Znacznie surowszych sankcji wobec Moskwy niż te, które, które obserwowaliśmy do tej pory, czy no, przez ostatnich 8, 8 lat. I właściwie jakie sankcje miałyby spaść na Rosję za uznanie niepodległości separatystów z Donbasu? Na obecnym etapie, moim zdaniem, Moskwa jest Gotowa do wznowienia konfliktu zbrojnego w Donbasie. Jest także gotowa do kontynuowania działań hybrydowych przeciwko, przeciwko Ukrainie. Zresztą to wsparcie w zakresie obrony, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście obrony Republik Ludowych, może obejmować także użycie rosyjskich sił powietrznych, a także wojsk, wojsk rakietowych. Natomiast Moim zdaniem, w tej strategii rosyjskiej bardzo ważne będzie podtrzymywanie napięcia, które będzie związane z taką groźbą wybuchu konfliktu pełnoskalowego. Podkreślam groźbą będzie to operacja, jest to cały czas realizowana operacja informacyjno-psychologiczna, która ma wywrzeć nacisk i na kijów, i na kolektywny zachód, ma jej celem jest także osłabienie gospodarcze Ukrainy, to jest kwestia chociażby wycofywania się inwestorów z tego państwa, no, pogarszająca ta się sytuacja gospodarcza na Ukrainie jest na, na rękę po prostu Moskwie. Warto zauważyć, że dwie rozmowy telefoniczne, które odbyły się między Emmanuelem Macronem a Władimirem Putinem 20 lutego. No właściwie pokazały, że Rosja dzisiaj nie musi się liczyć z grupą normandzką, że może podejmować tutaj samodzielne decyzje, że może eskalować te, te działania. No Przypomnę tylko, że od listopada 2021 roku jest taka eskalacja napięcia także w samej grupie normandzkiej. Wtedy została opublikowana korespondencja dyplomatyczna między Siergiem Ławrowym a ministrami Ledrią i hajkomasem. Widać, że Rosja stara się przede wszystkim w sposób eskalacyjny doprowadzić do realizacji porozumień mińskich, ale oczywiście na warunkach, na warunkach Moskwy. W tej układance geostrategicznej istotna jest, bardzo istotna jest rosyjska obecność wojskowa na Białorusi, która zwiększa presję zarówno na Ukrainę, jak i na, na Zachód. 20 lutego po oficjalnym zakończeniu białorusko-rosyjskich ćwiczeń pod kryptonimem Sojusznicza, Stanowczość 2022. Białoruski minister obrony Wiktor Hrenin oświadczył, że została podjęta decyzja o pozostawaniu wojsk rosyjskich. Na terytorium Białorusi, i tutaj jest mowa o właściwie tej bezterminowej obecności. Oznacza to, że nadal na Białorusi będą przebywać rosyjskie jednostki. Obecnie jest to około 30 tysięcy żołnierzy, natomiast w przyszłości może to się przerodzić w, w taką stałą obecność wojsk rosyjskich w tym kraju, bądź jakąś formę obecności rotacyjnej. Widać tutaj absolutnie bezwarunkowe, takie lojalne wspieranie Moskwy, przez, przez Mińsk i jest to oczywiście bardzo istotny element tej, tej rozgrywki. Myślę, że będzie to również także istotny element wykorzystywany przez stronę rosyjską w trakcie spotkania Siergija Ławrowa z Antonym Blinkenem, który jest planowany na 24 lutego. To spotkanie jest o tyle istotne, że ma być swego rodzaju wstępem do szczytu Biden-Putin. I tutaj niewątpliwie Rosja uznając Niepodległość Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej liczy na to, że zachód wywrze skuteczną presję na Kijów, aby wypełnił przynajmniej część rosyjskich żądań. Dziękuję Państwu za uwagę.